Dzień dobry, witam Państwa, Piotr Dudek. W tym filmie będę chciał przekazać Państwu podstawowe informacje na temat poprawnego przeprowadzania zasadniczego cięcia krzewu winorośli. Takie cięcie przeprowadzamy zawsze w okresie spoczynku naszych krzewów, a więc późną jesienią lub na przedwiośniu. Nie powinniśmy tego robić w okresie mrozów i w czasie, gdy bezpośrednio po cięciu mogą takie mrozy nastąpić. W naszym klimacie nie tniemy krzewów w styczniu i lutym. Przed obejrzeniem dalszej części tego materiału warto obejrzeć mój pierwszy film, który według mnie jest dobrym wprowadzeniem do tego materiału i pomoże zrozumieć pewne kwestie. Film ten znajdziecie Państwo tutaj. Prawie każdy pęd na krzewie winorośli w okresie wegetacji ulega dużym zmianom. Ulega też zmianie jego nazewnictwo i z doświadczenia wiem, że dla osób nie będących w temacie sprawia to ogromne problemy. W tym filmie nie będę wyjaśniał wszystkich niuansów z tym związanych. Proszę tylko, aby zapamiętali Państwo, że na każdym krzewie bezpośrednio przed cięciem mamy następujące jego części składowe. A więc jest to stare drewno, drewno jednoroczne, łoza powstała z latorośli, łoza powstała z wilków, łoza powstała z pasierbów i łoza powstała z pędów przedwczesnych, tak zwanych syleptycznych, więc dwa rodzaje drewna, cztery rodzaje łozy. Ponadto są jeszcze wąsy do wycięcia i chrust. Chrust to są suche i martwe części pędów. Stare drewno to najstarsze części składowe krzewu. Przede wszystkim jest to pień i wszystkie stałe ramiona, za wyjątkiem ich końcowych odcinków, które zwykle są najmłodszym jednorocznym drewnem. Stare drewno rozpoznajemy przede wszystkim po grubości, która jest największa, po szaro-ciemnym kolorze oraz silnie spękanej i łuszczącej się korze. Ponadto na starym drewnie nie dostrzegamy gołym okiem pąków i wyrastają z niego tylko nieliczne łozy powstałe z tak zwanych wilków. Te łozy na tym zdjęciu widzimy tutaj. Tutaj jest jeden wilk i tutaj jest jeden wilk. O nich powiemy później. Jeżeli widzimy, że z określonego drewna wyrasta kolejne drewno, to drewno, z którego wyrasta to kolejne, zawsze jest drewnem starym. I tutaj mamy taki przykład krzewu, na którym jest kilkakrotnie wyrastające drewno z poprzedniego drewna. Więc tutaj mamy pień do tego miejsca. Z tego miejsca, z tego starego pnia wyrasta ramię, które również jest starym drewnem, gdyż z niego wyrasta kolejne drewno. To kolejne drewno również jest starym drewnem, ponieważ z niego wyrasta jeszcze kolejne drewno. I do tego miejsca. Podobnie dzieje się na odgałęzieniach bocznych. Z tego drewna wyrasta drewno, z którego wyrasta kolejne drewno i od tego miejsca tam wyrasta kolejne drewno, co będziemy widzieć na kolejnym slajdzie. Więc to i to, to jest stare drewno. Podobnie jest tutaj. Z drewna wyrasta drewno, z tego drewna wyrasta drewno i z tego drewna wyrasta jeszcze jedno drewno. Do tego miejsca, czyli to i to, to jest stare drewno. To już jest drewno młode, jednoroczne. Widać to lepiej na tym slajdzie, więc tak jak pokazywaliśmy, tutaj przechodząc tą linią, do tego miejsca mamy stare drewno i z tego miejsca wyrasta kolejne drewno, z którego jednak już wyrastają łozy, a nie drewno. I
Po tym rozpoznajemy młode, jednoroczne drewno, że z niego wyrastają już łozy, a nigdy nie wyrasta z niego drewno. Podobnie jest tutaj. Do tego miejsca, licząc w dół, mamy stare drewno, a od tego miejsca to drewno już jest drewnem młodym, z którego wyrastają dwie łozy. I analogicznie jest tutaj. Ten odcinek to jest młode drewno, z którego wyprowadziłem jedną łozę. I teraz kierując się tą zasadą, że z młodego drewna wyrastają zawsze łozy, moglibyśmy ten odcinek i ten odcinek również próbować zakwalifikować do młodego drewna, bo jak widać wyrastają z tych odcinków łozy. Jednakże powiedzieliśmy również, że z młodego drewna nigdy nie wyrasta stare drewno. I to jest jakby nadrzędna zasada. Czyli z tego odcinka wyrasta jednak kolejne drewno, więc ten odcinek nie może być młodym drewnem jednorocznym, gdyż z niego wyrasta kolejne drewno. A te łozy, dwie to są specyficzne łozy, łozy, które powstały z tak zwanych wilków, o których szerzej powiemy sobie w dalszej części materiału. Rozwijając informacje na temat drewna jednorocznego, musimy wiedzieć, że zawsze powstaje ono z łozy, która po wydaniu wiosną latorośli w trakcie sezonu wegetacyjnego grubieje i ulega powolnemu procesowi upodabniania się do drewna, by jesienią stać się w końcu takim drewnem. Łoza w tym czasie zmienia barwę z brązowej lub jasnobrązowej na charakterystyczną dla młodego drewna jasno-szarą. Na korze pojawiają się pęknięcia i zaczyna się ona złuszczać, ale zjawisko to występuje w mniejszym stopniu niż na drewnie starszym. Drewno jednoroczne najłatwiej rozpoznać po wyrastających z niego licznych łozach, o tym już wcześniej mówiłem. Ponieważ jest to najmłodsze drewno, to nigdy nie wyrasta z niego inne drewno i jest to druga taka podstawowa cecha rozpoznawcza jednorocznego drewna. W zależności od stosowanego poprzednio cięcia, są to krótkie czopy lub dłuższe odcinki drewna jednorocznego. Również w zależności od odmiany różna jest grubość tego młodego drewna. Na tym slajdzie widzimy odcinek młodego drewna, które zaczyna się stąd i kończy się tutaj. Widzimy, wyrasta z niego łoza. Określiłbym, że jest to średniej długości odcinek drewna. Tu również mamy średniej długości odcinek młodego drewna, które się zaczyna w tym miejscu. Wyrasta z niego jedna i druga łoza. No nie wiemy, czy tam wyżej jeszcze coś wyrasta, ale w każdym razie tędy przebiega to drewno jednoroczne. Tu mamy przykład długiego odcinka młodego drewna, które zaczyna się stąd, od pnia praktycznie i kończy się aż tutaj. Na nim znajduje się coś około 7-8 łóz, więc jest to już forma jakby takiego klasycznego jednoramiennego gujota. Na tym slajdzie natomiast widzimy bardzo krótki odcinek drewna, z którego wyrasta tylko jedna latorość i to możemy powiedzieć, że jest to cięcie na tak zwanego klasycznego rojata. Powiedzieliśmy sobie o rozpoznawaniu drewna. Teraz przejdziemy do omówienia rodzajów łozy, którą możemy spotkać na krzewie przed cięciem. Pierwszą i najważniejszą jest łoza z latorośli. Taką łozę mamy zawsze na drewnie jednorocznym i jest to główna cecha, po której łatwo ją rozpoznamy.
Jeżeli potrafimy rozpoznać najmłodsze drewno, a o tym mówiliśmy przed chwilą, to bez problemu rozpoznamy znajdującą się na nim łozę z latorośli. I oczywiście odwrotnie. Jeżeli prawidłowo rozpoznamy łozę z latorośli, no to wiemy, że to, z czego ona wyrasta, jest drewnem jednorocznym. Natomiast wspólną cechą odróżniającą wszystkie rodzaje łóz od drewna jest ich wyraźna segmentowa budowa. Łoza zbudowana jest z tak zwanych węzłów i międzywęźli. Na węzłach łozy zawsze znajdziemy wyraźnie wykształcony pąk. Często na węzłach znajdują się także zdrewniałe wąsy i łoza powstała z pasierbu. Na przedstawionym slajdzie właśnie widzimy odcinek takiej łozy, na której znajduje się węzeł, fragment wąsa, tutaj wyraźnie wykształcony pąk. Ten odcinek jest między węźlem i tutaj mamy kolejny węzeł. Na tym węźle z kolei mamy widoczny odcinek z drewniałego pasierba. Rzadziej natomiast znajdujemy na węzłach wyrastającą z nich łozę powstałą z pędów przedwczesnych, tak zwanych syleptycznych. Slajd z takim węzłem pokażę później. Kora na łozie jest zawsze gładka i niespękana. Jej barwa w zależności od odmiany różni się i zwykle jest brązowa, jasnobrązowa lub jasno-szara. Tutaj akurat widzimy odcinek takiej brązowej. Przejdziemy do następnego slajdu. Tutaj widzimy jakby łozę o nieco jaśniejszym zabarwieniu. Łoza z latorośli, głównie tych, które nie owocowały, jest zwykle gruba i dobrze zdrewniała. Taka łoza jest wykorzystywana do cięcia formującego przyszły krzew. Pąki na tych łozach są płodne i dlatego głównie te łozy są również wykorzystywane przy planowaniu i cięciu na najbliższe owocowanie. Błąd polegający na całkowitym wycięciu łozy z latorośli oznacza praktycznie pozbawienie krzewu owocowania w najbliższym sezonie i o tym powinniśmy bezwzględnie pamiętać. Z uwagi na ograniczenie czasowe, tylko tyle informacji mogę Państwu przekazać w pierwszej części filmu. Zapraszam Państwa na drugą część filmu, w której omówię pozostałe części składowe krzewów, jak również zaprezentuję pokaz, już praktyczny pokaz cięcia na winnicy. Jeżeli widzicie Państwo w tym miejscu zwiastun drugiej części, to znaczy, że już ją ukończyłem i że możecie przejść do bezpośredniego oglądania. Jeżeli natomiast nie ma, to znaczy, że jeszcze pracuję nad tym filmem i będzie go można znaleźć na moim kanale wkrótce. Do zobaczenia w drugiej części filmu.